Klimat zbliżających się świąt Bożego Narodzenia zagościł na Wigilii Gminnej w Bałtowie. Jest to kultywowanie dawnych obyczajów. No i sama magia tych świąt, no, są święta szczególne. Rodzi się ten Pan Jezus, mamy nadzieję, że wszystko będzie lepsze. To była pierwsza taka Wigilia w gminie Bałtów. Dzisiejsza Wigilia Gminna jest takim spotkaniem wszystkich osób i środowisk, które działają na rzecz tej naszej małej, lokalnej, gminnej społeczności. Przy wspólnym stole zasiadło blisko 200 osób reprezentujących różne środowiska. Spotykamy się tu z radnymi, sołtysami, kołami gospodyń wiejskich, jednostkami gminnymi, pracownikami Urzędu Gminy, będą druhowie ochotnicy straży pożarnych, stowarzyszenia, seniorzy, także wszystkie osoby, które są zaangażowane, które na co dzień pracują dla dobra tej gminy, które dbają o jej tradycje, historię. Wigilia samorządowej rodziny została zorganizowana w szkole podstawowej w Bałtowie. Czujemy się bardzo wyróżnieni, że to właśnie w naszych murach odbywa się taka Wigilia po raz pierwszy, gdzie są skupieni tak naprawdę jesteśmy wszyscy z gminy Bałtów i z tego się bardzo się cieszymy, że to jest właśnie u nas, że możemy pochwalić się szkołą, że możemy się pochwalić, że wspólnie, razem jest taka przygotowana Wigilia. Na stołach zagościły potrawy przygotowane przez mieszkańców, panie z kół gospodyń wiejskich, seniorów, uczestników Dziennego Domu Samopomocy i pracowników gminnych jednostek. Wszyscy poczęstowali swoimi popisowymi daniami. Nie zabrakło oczywiście tych, które nieodłącznie kojarzą się z wigilijną wieczerzą. U mnie w domu jest barszcz czerwony z łuszkami i druga zupa grzybowa z kapustą i z kaszą gryczaną. No muszą być racuchy, tak jak to babcie nasze smażyły. Muszą być pierogi, ryba pod każdą postacią, makowiec, żeby się szczęściło. U mnie głównie dominuje też karp, żywy, smażony. No i później nawet i jeszcze w drugi dzień świąt, w pierwszy się go je, bo jest bardzo smaczny i rodzina uwielbia ryby. No i są śledziki jeszcze, są jakieś pierożki. Spotkanie w bałtowskiej szkole miało bardzo uroczysty charakter. Była modlitwa, dzielenie się opłatkiem i mnóstwo życzeń. Nie zabrakło podsumowań tego, co udało się zrobić w mijającym roku. Szanowni Państwo, dzięki wspólnej, wytężonej pracy udało się zrealizować wiele ważnych inwestycji. Dziękuję pracownikom jeszcze raz za to, że wytrzymują ze mną, wytrzymują tempa i udaje nam się zrealizować to, co jeszcze wcześniej było niemożliwe. To jest Wasza również wytężona praca, a to jest sukces nas wszystkich radnych, sołtysów, całej społeczności gminy Bałtów. Z koncertem kolęd i pastorałek wystąpili uczniowie bałtowskiej szkoły oraz goście. Śpiewają, proszę.